Siemana ludziska, z tej strony Witold Bransken i ze mną jest... Pitera San. Witamy Was serdecznie na serii Kontrakty dla Wódka. Dzisiaj będziemy kultywatorować to oto pole tym oto pięknym sprzętem. To znowu można powiedzieć, że to jest mega sprzęt, bo jest naprawdę duży ciągnik i spory kultywator do niego podłączony dzisiaj będzie. No to cyk! New Holland T9. T9565. Tak jest. Co my tu mamy? Jest miejsce na kubek na kawę, jest ogrzewanie, radyjko, jest miejsce dla pasażera. No są dwa miejsca. Tam przy monitorze i tutaj. Wiesz co, to jest podłokietnik. To jest podłokietnik. Tak, ale w tym włączonym ekranie. Nie, Peterasa, to jest podłokietnik. To tu z prawej strony, tak? Aha, miejsce na kubek na kawę? Tak. A to od razu może kubek, myślałem, że to miejsce dla pasażera. Dobra, uruchamiamy to cudo. Patrzcie, jak tam rura pracuje. Nieźle. Będzie widać z środka, jak ona dymi mocniej, mniej lub bardziej. Co najlepsze, to jest ciągnik przegubowy. Proszę bardzo. Dobra, to co? Cofamy, podłączamy 12-metrowego Horsha Cruisera 12XL. No, to jest maszyna. Patrzcie, jak się rozkłada. Nie dość, że taki szeroki, to już taki długi jest, co nie? No. Dobra, to co? Zaczynamy tą pracę u tego sąsiada. Nie dziw, że wymaga aż 500 koni chyba. O. Czekaj. O, jest, idzie, jedzie. Myślałem, że nie rozłożyłem. Dobra, no to co? Całkiem nieźle to wygląda. Całkiem nieźle to wygląda. No, fajny jest ten ciągnik. Powiem wam, że lubię ciągniki przegubowe. Dobrze się nimi jeździ. Najlepiej się nimi steruje według mnie z środka. Bo z zewnątrz to on tak jakby cały się we wszystkie strony obraca i ten ekran tak dziwnie skacze i tak no ciężko wyczaić, czy on się obraca, czy też nie. A z środka to od razu widać, gdzie skręcamy, bo obracamy się całym przodem, więc myślę, że z środka lepiej się po prostu nie steruje. Ten kultywator też całkiem fajny, chociaż ja bym go nie kupił, bo no myślę, że są lepsze i mniej wymagające maszyny, bo on potrzebuje aż 500 koni. Tak jak mówiłam. Już. Więc no, trochę lipa jak na 12 tylko metrów, co? No. To co? Kontrakty dla Wódka dzisiaj skończone. A w ogóle, no mów. Dla kogo robimy ten kontrakt? Nie mam do tego pojęcia, ale jak chcesz, to ci już sprawdzamy. Dla pana Kenneta Fletchera. 5,11 hektarów. No sprzęt ma zacny, bo ciągnik jest fajny. Tyle, że ten kultywator, no tak mi się wydaje, że mógłby być większy. Tym bardziej, że no dysponuje taką maszyną, to mógłby sobie kupić też inny ten kultywator. No nic, no my w tym odcinku kończymy. To są kontrakty dla Wódka. Zapraszamy Was na serię Wódka. Tak. I będziemy się już z Wami żegnać. Pamiętajcie, łapka w górę. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie nasz kanał. Ja już się z Wami żegnam, Peterson. Pa, pa. Trzymajcie się czołem.